Toyota RAV4 jest jednym z bardzo niewielu aut w swojej klasie, które są oferowane zarówno silnikiem benzynowym, dieslowym, jak i napędem hybrydowym. Dzisiaj zajmiemy się tymi oszczędniejszymi wariantami, czyli hybrydą i dieslem. Zanim Wam opowiem, jak jeżdżą obie wersje RAV4, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na kilka drobnych, acz istotnych szczegółów konstrukcyjnych, które mają wpływ na funkcjonalność tych samochodów. Klapa otwiera się elektrycznie, robi to trochę powoli, no ale jest to wygodne rozwiązanie. Kolejna dobra rzecz, niski próg załadunku, no i ten potężny bagażnik, 547 litrów pojemności. Pod podłogą schowek, gdzie mieści się koło dojazdowe, siatka na jakieś drobiazgi, a także roleta nam tam się zmieści. I teraz chodźcie, jeszcze jeden szczegół. Z tyłu duża, wygodna kanapa, mnóstwo miejsca i możemy też regulować oparcie. Jeżeli złożymy całą kanapę, zobaczcie, siedzisko zjeżdża na dół, na to nachodzi oparcie i powstaje płaska, niemal równa powierzchnia. Także wkładając jakieś duże przedmioty, możemy je bardzo łatwo przesuwać aż do oporu. Zobaczcie teraz, jak to wszystko wygląda w wersji hybrydowej. Tył wersji hybrydowej różni się od diesla tak naprawdę tylko tym znaczkiem z niebieską poświatą. Natomiast elektryczny napęd klapy jest w hybrydzie już seryjny. Próg bagażnika tak samo niski jak w dieslu, jednak pojemność samego kufra jest już o 40 litrów mniejsza i wynosi tylko 503 litry. Także schowek pod podłogą nadal nam mieści roletę, koło zapasowe, ale jednak bok jest już częściowo zajęty przez elementy układu hybrydowego. No i spójrzcie jeszcze tam w jego głąb, gdzie mamy taki schowek, gdzie mieści nam się gaśnica, narzędzia, trójkąt, ale jednak zaraz on będzie nam trochę ograniczał funkcjonalność tego samochodu, jak złożymy kanapę. Kanapa równie wygodna i obszerna jak w dieslu, ale zobaczcie, jak składam oparcie, siedzisko już nam nie zjeżdża w dół. A to dlatego, że pod siedziskiem mieszczą się akumulatory układu hybrydowego. I tak samo chcąc wkładać coś dużego do bagażnika, tutaj mamy wyższy próg, no i także wadzi nam ten schowek, który Wam przed chwilą pokazywałem. No dobra, tyle różnic praktycznych, teraz siadamy za kierownicę. W takich zimowych warunkach oczywiście chciałoby się mieć napęd na cztery koła, natomiast Toyota tego nie oferuje do RAV4 z dieslem. Niestety. Tak samo diesel jest dostępny wyłącznie z ręczną skrzynią biegów. Akurat ta na serpentynach sprawdza się całkiem dobrze, gorzej oczywiście w mieście. W ramach liftingu niedawno przeprowadzonego zastąpiono tutaj wysokoprężną jednostkę konstrukcji Toyoty silnikiem od BMW. 143-konny diesel przyspiesza do setki w 9,6 sekundy, także o ponad sekundę wolniej od hybrydy, natomiast no, odznacza się dużo lepszą reakcją na gaz. Nawet jeżeli tutaj uwzględnimy turbodziurę, to i tak ta reakcja na gaz jest bardziej ostra, bardziej bezpośrednia niż w hybrydzie, która ze względu na swoją bezstopniową skrzynię ma ten taki efekt gumy. Toyota obiecuje, że dieslowy RAV będzie palił 4,7 litra na 100 km. Wynik bardzo ciężki do osiągnięcia. Od razu Wam mówię, że poza miastem 7,5 litra jest realne, natomiast w mieście, no tutaj może uda nam się też uzyskać wynik około 8-9 litrów. Jednak jeżdżąc dieslem w mieście trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, koło dwumasowe, które odpowiednio wymaga
specjalnego traktowania sprzęgła. Nie można zbyt mocno chodzić ze sprzęgła, nie można przeciążać tego koła dwumasowego. Druga rzecz, filtr cząstek stałych, który regularnie musi się oczyszczać, a może to robić tylko wtedy, jeżeli jedziemy przez dłuższy czas z jednostajną, raczej wysoką prędkością i silnik może pracować sobie przez dłuższy czas na nieco wyższych obrotach. Ceny. No tutaj dieslowy RAV jest nieco atrakcyjniej wyceniony od hybrydowego, bowiem można go mieć już za 108 900 zł, jednak w dużo niższym wyposażeniu. Natomiast ta wersja, którą widzicie, czyli Prestige, kosztuje 144 900 zł, no ale nawet za duże pieniądze nie dokupimy tutaj ani automatu, ani napędu na 4 koła. Pierwsza rzecz, jaką czuć po przesiadce z RAV-a z dieslem do hybrydy, to wyższa masa. Ten samochód ze względu na akumulatory, dodatkowy silnik elektryczny waży o 120 kg więcej od diesla, także waży aż 1750 kg. Plus tego wszystkiego jest jednak taki, że ta masa jest stosunkowo nisko umieszczona, także mamy tutaj niski środek ciężkości, a to odpowiednio pozytywnie przekłada się na to, jak ten samochód się prowadzi. Oczywiście nie jest to samochód sportowy, natomiast rzeczywiście precyzja prowadzenia, jego reakcje jest bardzo posłuszny na polecenia, które wydajemy kierownicą. Drugą rzeczą, która tutaj bardzo pozytywnie zaskakuje, to jest cisza. Zamiast klekotu diesla mamy bardzo cichy szmer jednostki elektrycznej i póki jedziemy spokojnie, także jednostka spalinowa nie wchodzi na wysokie obroty i nie zakłóca tej ciszy, która panuje we wnętrzu. Inaczej niż w dieslu, gdzie byłem zdany na manualną zmianę biegów, tutaj seryjna jest bezstopniowa skrzynia. Świetnie sprawdza się w mieście, pozwala bardzo łagodnie przyspieszać, ale co innego, jeżeli mocno wcisnę gaz. Po pierwsze, bardzo głośno zaczyna pracować silnik benzynowy, który wchodzi na wysokie obroty. Po drugie, ta reakcja na gaz jest taka gumowata troszeczkę. Nie jest tak zła jak w poprzednich Priusach, natomiast no nadal nie jest to ta reakcja na gaz, jak chociażby w dieslu. Wspomniałem o silniku spalinowym i elektrycznym. Mamy tutaj 2,5-litrową jednostkę benzynową, czterocylindrową, niewysiloną, która osiąga zaledwie 142 konie mechaniczne i dwa silniki elektryczne. Jeden przy przedniej osi, jeden przy tylnej osi. Łącznie na koła może być kierowane 197 koni i ten samochód, o dziwo, jest bardziej dynamiczny od diesla, bowiem rozpędza się do setki w 8,3 sekundy. Spalanie. Toyota twierdzi, że RAV4 hybrydowy będzie się zadowalał 5,1 litra paliwa, co jest no, troszeczkę przesadzone. Jeżdżąc bardzo spokojnie poza miastem, można osiągnąć wynik 5,9 litra na 100 km. I podobny wynik także osiągniemy w mieście, jeżeli układ napędowy będzie głównie wykorzystywał silnik elektryczny, który z kolei swoją energię czerpie z odzyskanego prądu przy hamowaniu. Na ekspresówce jednak spalanie rośnie nam już do około 8 litrów, natomiast jeżeli wyjedziemy na autostradę, jeszcze na przykład niemiecką, no to wtedy ciężko, żebyście zmieścili się nawet w 10 litrach. Wersja z napędem na przednią oś kosztuje od 134 900 zł. Jest to wyposażenie premium, które jest już bardzo bogate. Zawiera m.in. automatyczną klimatyzację, system multimedialny z dotykowym ekranem, elektryczną klapę. Natomiast ta wersja, którą widzicie, czyli Prestige z napędem także tylnej osi, to jest wydatek 160 000 zł.
koniec oczywiście pytanie, który z tych samochodów warto wybrać? To trochę zależy od Waszych potrzeb, bowiem jeżeli poruszacie się głównie po mieście, stoicie często w korkach, a na autostrady czy ekspresówki wyjeżdżacie tylko kilka razy w roku, lepszym wyborem będzie hybryda, którą będziecie wygodniej przesuwali się w zatłoczonym mieście, podwozili dzieci do szkoły, jest tutaj automat, no i także na wypadek gdzieś na wakacje w góry przyda się napęd 4x4. Diesel natomiast sprawdzi się lepiej, jeżeli często jeździcie w dalekie trasy, jeżeli pokonujecie długie dystanse autostradami. Wówczas nie jest tak potrzebna automatyczna skrzynia, natomiast ten samochód będzie na pewno mniej palił.